Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnie przy kawie. Trochę nas nie było, ale wracamy z polską sprawą. Ja muszę na początku ostrzec i Ole, i Was, drodzy słuchacze, że ten odcinek będzie bardzo ciężki. Tutaj niestety dojdzie do tragedii, która będzie dotyczyła mojego dziecka, więc osoby, jeżeli są wrażliwe na tego typu tematy, no to może to nie jest odcinek dla nich. Do osoby, które jednak odważą się, to Dzisiaj przeniesiemy się do Byczyny. To jest niewielkie miasto w województwie opolskim i miasteczko to przed rokiem 1996 cieszyło się raczej spokojem. Tutaj nie zdarzało się nic takiego nadzwyczajnego. Chodzi mi głównie o przestępstwa, które ograniczały się do pijackich kłótni czy tam drobnych kradzieży. No ale wszystko to skończyło się w roku 1996, bo dokładnie 26 lat temu doszło tam do naprawdę potwornej zbrodni. I tak Mamy 3 października 1996 roku, i mimo, że to jest już dawno okres jesienny, lato już dawno minęło, no to tego dnia była jeszcze taka prawdziwie letnia aura. To był czwartek. I o godzinie 7:40, dziewięcioletnia Kasia, wychodzi z domu na lekcję. Miesiąc temu zaczęła trzecią klasę w szkole podstawowej, właśnie w Byczynie, i z tego co mówili bliscy, to była wzorową uczennicą, która od pierwszej klasy nie opuściła ani jednego dnia w szkole. Była też oczkiem w głowie swoich rodziców, ponieważ była jedynaczką i to też dziewczynką, która była długo wyczekiwana przez jej rodziców. Dzień z początku mijał zwyczajnie. Nic nie zwiastowało tragedii, nic nie wróżyło, że, że dojdzie do takiego a nie innego zdarzenia. Gdy wybiła godzina 16, no to mama dziewczynki. Powoli zaczynała się denerwować, ponieważ o tej godzinie już Kasia dawno była w domu, po szkole, no a tutaj nie było żadnego sygnału. Ale z drugiej strony przypomniała sobie, że tego dnia jej mąż wybierał się do swojej chorej siostry i też podejrzewała, że być może Kasia wybrała się razem z tatą do swojej cioci. I gdy jednak mężczyzna sam wrócił do domu, no to do rodziców dotarło, że coś musiało się stać. Złego. Od razu oczywiście zaczynają poszukiwania swojego dziecka, szukają po sąsiadach, szukają po znajomych, po koleżankach Kasi. Tutaj warto wspomnieć, że w 1996 roku jeszcze nie było tak wszechobecne telefony domowe, stacjonarne. No, oczywiście nie było komórek, więc rodzice po prostu chodzili od drzwi do drzwi i wypytywali o swoje dziecko. Tego wieczoru również udadzą się na policję, aby zgłosić zaginięcie Kasi. Jeszcze tego samego dnia wieczorem dziewczynki szuka już praktycznie całe miasto. Wtedy jeszcze też była nadzieja, że Kasia żyje, że zaraz wróci do domu, a ta nadzieja wzięła się stąd, że rodzice pewnie w akcie desperacji udali się od razu po pomoc do jasnowidza. A ten przekazał im, że dziewczynka żyje, że została ogłuszona i przeniesiona do piwnicy domu z czerwonej cegły, gdzie leży związana pod kartonami i że powinni się jak najszybciej tam znaleźć, pospieszyć, żeby ją uratować. No i z jednej strony jest to jakaś nadzieja dla rodziców, że dziewczynka żyje, że jeszcze jest szansa, że ją uratują i będzie cała i zdrowa za niedługo w domu. No a z drugiej strony jednak to jest taka naprawdę potworna wizja, że ich jedyne ukochane dziecko zostało przez kogoś porwane, że cierpi. No i nie wiadomo, czy ten ktoś jeszcze je dalej tam nie krzywdzi. Więc jak nie trudno się domyślić, to, to oczywiście trop, który rodzice od razu postanawiają sprawdzić, szukać tego domu z opisu, chodzą po całym mieście, wypytują, no ale nie daje to żadnego rozwiązania. Na żaden trop i żaden taki dom rodzice ani osoby zaangażowane w poszukiwania nie znajdują. Ludzie też przetrząsali lasy, zagajniki, szukano kasi w stawach, w gliniankach po dwóch dniach poszukiwań. To jest 5 października około 11.00 kilku harcerzy pomagających w poszukiwaniach przeczysywało okolice dzikiego wysypiska śmieci. Tam jeden z nich wypatrzył w haszczach coś, co przykuło jego uwagę. Gdy podszedł bliżej, okazało się, że to reklamówki, które były pobrudzone krwią. To, co w nich znalazł, na pewno do końca życia wyryło mu się w pamięć. Po zajrzeniu do jednej z nich znalazł tam odciętą głowę poszukiwanej od czwartku dziewięcioletniej kasi. W kolejnych były odcięte ręce i nogi dziewczynki. Jej tors został znaleziony kilka dni później. Ta zbrodnia absolutnie wstrząsnęła całym miastem. Ludzie bali się wychodzić z domów, dzieci do szkoły były odprowadzane przez dorosłych, a po zmroku na ulicach nie było żywego ducha. To potworne morderstwo na dziewięcioletniej dziewczynce. Jego drastyczność no i fakt, w jaki sposób potraktowano ciało to sprawił, że morderca od razu został okrzyknięty wampirem zbyczyny. I aby dowiedzieć się, co stało się tego dnia, co zaszło, to musimy się cofnąć do 3 października. Tego dnia, jak wspomniałam, dziewięcioletnia Kasia, jak co rano wybierała się do szkoły, z domu wyszła o 7:40 i była jeszcze widziana przez jednego z sąsiadów. Następnie na klatce schodowej spotkała Krzysztofa P. Mężczyzna bardzo się zataczał, ponieważ tego ranka był pod wpływem alkoholu i to w znacznych ilościach ale mimo tego że był mocno pijany to dziewczynka się go nie bała tak naprawdę to bardzo dobrze go znała bo mieszkali praktycznie drzwi w drzwi krzysztof p był raczej bezkonfliktowym sąsiadem był samotny bezdzietny kawaler miał drobne problemy z prawem no i z alkoholem pracował w zakładzie pogrzebowym gdzie zajmował się przygotowywaniem ciał do pochówków Rodzice Kasi też mieli z nim dobre stosunki, bo gdy miał problemy finansowe, to wspierali go na przykład małymi kwotami pieniędzy, a czasem też coś podrzucali mu do jedzenia. Zresztą w przeszłości rodzice Kasi szukali dla siebie większego mieszkania, bo w tym, w którym mieszkali, to było zdecydowanie za małe na trzyosobową rodzinę. No i Krzysztof, który zajmował kilkupokojowe mieszkanie. Znacznie większe od mieszkania rodziców Kasi. Po śmierci swojego ojca zgodził się na zamianę za drobną dopłatą. No i tak rodzina Kasi zamieszkała w mieszkaniu Krzysztofa, a on w ich. Więc te relacje między nimi były naprawdę może nie super bliskie, ale takie dość przyjazne. Też gdy dziewczynka rok wcześniej miała pierwszą komunię, czyli w 1995 roku, to jej rodzice zanieśli sąsiadowi, czyli Krzysztofowi P., mały poczęstunek z tej okazji, a on sam też złożył. U dziewczynce życzenia. Feralnego dnia miał się stawić na komendzie, ponieważ miesiąc wcześniej odwieszono mu wyrok 8 miesięcy więzienia. Jak później przyzna, był w bardzo złym stanie psychicznym, no do tego pijany i gdy spotkał na swojej drodze Kasię, prawdopodobnie ją zagadał, a następnie nieoczekiwanie wciągnął do swojego mieszkania. To, co stało się później... To była jedna wielka tragedia, koszmar, horror. Bezbronna dziewczynka próbowała się bronić, jednak nie miała na tyle sił, by móc wyrwać się z uścisku dorosłego, no i o wiele większego mężczyzny. To, co nastąpiło później, też Krzysztof P. opisywał w wywiadzie cela numer z Edwardem Miszczakiem. I tutaj cytat: Krzysztof mówi: Śnił się kiedyś panu koszmar? Czasem ludzie mają koszmarne sny. To proszę to pomnożyć przez milion. To otrzyma pan obraz tego, co tam się stało. Wiadomo, że mężczyzna po wciągnięciu dziewczynki do mieszkania zaczął ją podduszać, a następnie brutalnie gwałcić. Na koniec udusił dziecko paskiem. I to nie trwało chwilę. Ten koszmar Kasi trwał kilka godzin. Dopiero między 14 a 15 i agonie się skończyła. Mężczyzna jednak, mimo już dziewięciolatka, już nie żyła, no to nie przestawał się nad nią pastwić. W wywiadzie z miszczakiem mówił, że podczas samego aktu nie był świadomy tego, co się działo i otknął się dopiero, jak było już po wszystkim, a dziewczynka nie żyła. No i taka pierwsza myśl, jaka go uderzyła, to było, żeby pozbyć się ciała. Ja tak się zastanawiam, jak o tym usłyszałam, że on. Nie był świadomy i to nie był świadomy tego, co robi przez tyle godzin, no to nie wiem, czy, czy można być w jakimś takim naprawdę sporym amoku albo pod takim wpływem alkoholu, żeby przez tyle godzin nie być świadomym. Tego, co się robi z dziewięcioletnim dzieckiem. Jakoś ciężko mi jest w to uwierzyć. No, a tym bardziej też fakt, że po wszystkim nie udał się od razu na policję, nie przyznał się do tego, co zrobił, tylko starał się od razu zatuszować sprawę. I to jeszcze w tak masakryczny sposób. Bo po tym, gdy Kasia już nie żyła, to zaniósł jej ciało do łazienki, gdzie zaczął je rozkawałkowywać kuchennym nożem i piłką do metalu. W źródłach znalazłam informację, że zrobił tak, ponieważ gdzieś wyczytał, że jest to najlepszy sposób na pozbycie się ciała. Po wszystkim spakował części do foliowych i ukrył na jakiś czas w mieszkaniu. To jego tłumaczenie troszeczkę mi przypomina naszą poprzednią sprawę, gdzie oprawca emery tłumaczył, że był też upojony alkoholem i też właściwie nie wiedział, co się dzieje. Jak się ocknął, to właściwie ona już była w takim stanie i tak dalej, i tak dalej. Także to chyba jest jakaś taka linia obrony. Możliwe, że też jak się już opanował z tego jakiegoś szału właściwie, no to próbował sobie tak tłumaczyć, że to nie on, że może coś w niego wstąpiło. Takie, myślę, może taka próba przerzucenia tej odpowiedzialności. Dla mnie najbardziej masakryczniejsza. W tym jest to, że to się działo za ścianą. Jak ci rodzice czekali, aż ona wróci do domu, ta mama się o nią martwiła, ona była za ścianą. I przyznaję, że to po prostu jak opowiadać, jak dotarło do mnie, że ona była o krok od domu, czyli najbezpieczniejszej przestrzeni, jaką mogła sobie wyobrażać. A później ci jej rodzice, coraz bardziej się martwiąc, co się dzieje z ich dzieckiem, szukające od domu do domu. Możliwe nawet, że do niego zadzwonili do domu, się spytali, czy jej nie widział, skoro chodzili po sąsiadach. To jest przerażające, naprawdę. To, to chyba mnie najbardziej tak w tej sprawie uderzyło, że ona była o krok tylko. No tak, no właśnie, ta świadomość, że tak blisko domu, że tam obok są rodzice, którzy na nią czekają, którzy o nim myślą, którzy się martwią. Mnie najbardziej uderzyło w ogóle to, że ten koszmar trwał tyle godzin, że to nie była chwila, że to dziecko naprawdę tam w tym mieszkaniu cierpiało potworne katusze. Ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, co ona musiała czuć, co ona myślała, musiała myśleć. No coś strasznego. Jeżeli chodzi o to rozczłonkowanie ciała, to podejrzewano, że on. Był w stanie to zrobić, ponieważ praca, jaką wykonywał na co dzień, czyli przygotowywanie ciał do pochówków, pomogło mu się nieco oswoić z tą śmiercią, ze zwłokami. Jednak on sam później w wywiadzie właśnie z Edwardem Niszczakiem, sam przyznał, że dziwił się sobie, że tak oprzeć się z ciałem dziewczynki, ponieważ w miejscu, w którym pracował, wpajano mu, żeby zmarłych traktować z szacunkiem, podchodzić do martwego człowieka jak do żywego człowieka, a tutaj Kasię potraktował w najgorszy możliwy sposób w trakcie jej życia i też po jej śmierci. W czasie, gdy część dziecka została schowana do siatek i ukryte w mieszkaniu, tak jak wspomniałam, to było już wszczęte w tym czasie poszukiwania dziewczynki. No i właśnie tak jak Ty powiedziałaś, rodzice chodzili po sąsiadach, zaglądali do mieszkań od jednych drzwi do drugich, no i byli też u Krzysztofa. Jednak wtedy też niczego niepokojącego nie zauważyli, a to dlatego, że mężczyzna od dawna nie płacił za prąd, więc ten prąd w końcu mu odcięli. Więc gdy znaleźli się u niego w mieszkaniu, to było ciemno, potwornie ciemno. Nic nie było, widać nie było widać tych śladów krwi, które były, jak się. Okaże wszechobecne. on sam też podczas wizyty rodziców Kasi powiedział, że nic nie widział, że, że nie wie, gdzie jest Kasia. No a tutaj jakby rodzice nie mieli żadnego powodu do tego, żeby mu nie wierzyć. W końcu taki bliski sąsiad, z którym mieli dobre kontakty, dobre relacje. gdy ciało Kasi zostało znalezione dwa dni później w zakrwawionych reklamówkach, to ktoś z mieszkańców Byczyny skojarzył, że w dniu, gdy zaginęło dziecko, widział Krzysztofa chodzącego po mieście z ciężkimi się w rękach. Poza tym mężczyzna, jako jedyny z mieszkańców bloku, nie pomagał w poszukiwaniach i policja od razu kieruje się do, do niego, do mieszkania. I jeszcze tego samego dnia Krzysztof P. zostaje zatrzymany w sprawie morderstwa dziewięcioletniej Kasi. Oczywiście, jako że Byczyna nie jest dużym miastem, to ta wieść o tym, że podejrzany jest Krzysztof, to bardzo dużo mieszkańców zgromadziło się przed blokiem, w którym mieszkał, no i podczas prowadzenia. Mężczyznę do samochodu przez policję, to o wos nie doszło do samosądu, ponieważ zebrany tłum żądał śmierci. Podobno też ktoś w tłumie miał ze sobą sznur, na którym miał zawisnąć Krzysztof. No jednak dzięki sprawnej akcji policji mężczyznę udało się szybko wepchnąć do radiowozu. Już na komendzie Krzysztof P. przyznał się do winy i podał śledczym dokładnie. Co tego dnia się wydarzyło, i też gdzie zakopał tłów dziecka, bo gdyby nie jego wyjaśnienia, to być może tej części ciała nigdy by nie znaleziono. Wspomina również, że tego dnia, gdy niósł siatki z ciałem kasi na dzikie wysypisko, to w pewnym momencie poczuł zmęczenie i postanowił zahaczyć o sklep monopolowy i kupić sobie piwo. I pił je podobno przed tym sklepem, mając przy nogach te siatki z ciałem kasi. Co jest mi naprawdę ciężko w sobie wyobrazić, ale też e, nawet nie chcę. Spytany, dlaczego zabił, odpowiedział, że tego dnia był w tak złym stanie psychicznym, że tak naprawdę na miejscu Kasi mógł być każdy. I tutaj cytat. Z wywiadu stało się najgorsze, że to było dziecko. Kasia znalazła się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwej porze. W dniu pogrzebu na cmentarzu w Byczynie zebrał się tłum ludzi. Znalazłam w źródłach informacji, że było nawet trzy tysiące. No całe miasto chciało pożegnać dziewięcioletnią Kasię, w której życie zanim na dobre się zaczęło, zanim na dobre mogła zacząć cieszyć się w ogóle z światem, to straciła życie w najbardziej okrutny sposób. To, co musiała czuć w ostatnich chwilach, ten strach. I ten ból to o tym może świadczyć fakt, że gdy była przygotowywana do pochówku to pracownik domu pogrzebowego, mimo że zrobił wiele, żeby dziewczynka wyglądała jak najnormalniej, tak jakby po prostu spała. Tak o tym, co przeszła, świadczyły jej wciąż zaciśnięte piąstki, których nie udało się rozprostować. Podobno palce były tak mocno zaciśnięte, że aż paznokcie wbiły się głęboko w skórę. To może świadczyć o tym, jak. Bardzo cierpiała podczas tych ostatnich chwil. Dziewczynka też pochowano w białej sukience z pierwszej komunii. Krzysztof P. został oskarżony o gwałt ze szczególnym okrucieństwem oraz o morderstwo. Jego sprawa trafiła do sądu wojewódzkiego w Opolu i tam na sali sądowej mamaka się zabrała głos. Miałam w życiu tylko jeden kwiat. Ten kwiat potrzebował opieki, potrzebował troski, nie potrafił się bronić. Został w brutalny sposób zaatakowany, zniszczony i rozrzuconych po polach. Dlatego domagam się najwyższego wymiaru kary i żeby ta kara ustrzegła te wszystkie kwiaty, które jeszcze są, jeszcze cieszą nasze oczy, bo moich oczu już nic nie ucieszy. Podczas rozprawy Krzysztof skorzystał z prawa odmowy do składania wyjaśnień, jednocześnie podtrzymując wyjaśnienia, które składał podczas śledztwa. 28 sierpnia 1997 roku o 13:30 zapadł wyrok w tej sprawie. Za pierwszy zarzut mężczyzna został skazany na 8 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych, a za drugi skazano go na dożywocie oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. Przed odczytaniem wyroku oskarżony sam prosił dla siebie o karę śmierci i tego samego domagali się rodzice Kasi, jednak nie mógł dostać tej kary śmierci, chociaż była zapisana w ówczesnym kodeksie, to od kilku lat już obowiązywało moratorium na jej wykonanie. I tak jak wspomniałam, wyrok zapadł pod koniec sierpnia, jednak się nie uprawomocnił, ponieważ oskarżony z obrońcą złożyli apelację, w której prosili o łagodniejszy wyrok. Argumentem na to miało być, że sąd wojewódzki w Opolu wydał wyrok pod naciskiem opinii publicznej. Sąd apelacyjny we Wrocławiu jednak oddalił ten wniosek i utrzymał zasądzony wcześniej wyrok w mocy. W swojej mowie podkreślił fakt, iż od zgwałcenia do zabicia Kasi minęło około 6 godzin co dowodzi, że oskarżony miał czas na przemyślenie swojego postępowania i dalszych zamiarów. Oznano też, że mimo iż Krzysztof nie był wcześniej karany za zbrodnie na tle seksualnym, to jednak są nikłe szanse na jego resocjalizację i mężczyzna będzie sprawiać potencjalne zagrożenie dla społeczeństwa. Po procesie też mama Kasi powiedziała Jedna rzecz mnie tylko pociesza, że jego ręka nie dotknie już więcej żadnego dziecka. Wyrok jest prawomocny od marca 1998 roku i Krzysztof odsiaduje wyrok w zakładzie karnym numer 2 w strzelcach opolskich, to jest jedno z najcięższych więzień w kraju. Figuruje też w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. I jak pewnie większość z Was wie, skazany za. Taką zbrodnię, czyli na tle seksualnym, a jeszcze zbrodnię, która dotyczy małego dziecka, no nie ma łatwo w więzieniu. I rzeczywiście w wywiadzie z Edwardem Miszczakiem, celą numer, tam dziennikarz pyta go, jaką sobie tam radzi, w sensie, czy obraca się, co chwilę patrzy za plecy, czy, czy ktoś się na niego nie czai, czy go nie atakują. On tylko odpowiada, że no musi uważać. Bo rzeczywiście na pewno dużo osób chciałoby mu zrobić krzywdę, ale z drugiej strony mówi też, że kto by chciał dokładać sobie karę za takiego śmiecia. W tym wywiadzie wydaje mi się, że jest chyba szczery, że być może żałuje tego, co zrobił, ale nie wiem na ile to jest prawdziwe, a na ile nie, bo ja nie jestem wciąż w stanie zrozumieć, jak on mógł w ogóle dopuścić się takiej zbrodni, bo to jest naprawdę. Drastyczna zbrodnia i moim zdaniem alkohol absolutnie go nie tłumaczy, i ten zły stan psychiczny, i to, że na jego drodze mógł równie dobrze stanąć jakiś dorosły człowiek i to samo by się mogło wydarzyć. No nie, pastwienie się przez tak długi okres czasu i taki sposób postąpienie z ciałem i gdyby nie fakt, że ktoś skojarzył go, że tego dnia miał ze sobą reklamówki, które były ciężkie i że to były podobne reklamówki do tych, które zostały znalezione, no to być może to śledztwo by trwało o wiele dłużej, być może nigdy by nie doszła policja do tego, kto był sprawcą, a on być może nigdy by się do tego też nie przyznał, więc ja absolutnie nie mam dla niego wytłumaczenia i mam nadzieję, że tak jak Sąd powiedział: No, jest to bardzo niebezpieczny człowiek i mam nadzieję, że on nigdy nie zostanie wypuszczony. Bo jeżeli jest taka groźba, a tutaj ewidentnie w ostatnim słowie sędziego jest groźba, że może popełnić taki czyn ponownie, no to lepiej, żeby, żeby jednak został w tym więzieniu, żeby no, rzeczywiście odbył to dożywocie, niż żeby miał wyjść i żeby kolejne dziecko straciło życie w tak potworny sposób. Tu wydaje mi się, że to się troszeczkę jak zwykle zresztą ileś rzeczy nałożyło. No, jego życie wydaje mi się, że niezbyt ciekawymi torami się układało. Ewidentnie nie miał pieniędzy. No, żył też no w takich, a nie innych warunkach. No, borykał się z tą chorobą alkoholową. Więc wydaje mi się, że po prostu. No jego życie było takie trochę bez sensu, nie czuł się silny, nie czuł się w ogóle wartościowym człowiekiem i po prostu podejrzewam, że faktycznie no, no Kasia ewidentnie była po prostu na w złym miejscu, w złym czasie, ale była też bardzo łatwą ofiarą. O tej godzinie prawdopodobnie nikogo tam z sąsiadów pewnie nie było, no bo taka godzina, że wszyscy pewnie już byli w pracy albo właśnie gdzieś poza domem, więc łatwo ją było porwać w miarę uciszyć, wykorzystać w taki sposób jak chciał, bo pomimo, że Kasia prawdopodobnie walczyła ze wszystkich sił, tymi piąstkami, no to no nie miała szans, tak jak wspomniałaś. A gdyby to był dorosły człowiek, no to byłoby już o wiele, wiele trudniej. Na pewno nie udałoby się to wszystko przeprowadzić, co miał w głowie, czy, czy po prostu, co jakieś instynkty go goniły. Mnie najbardziej w tym wszystkim szokuje to, jak on na chłodno ocenił to, co musi potem zrobić. Że tu nie było jakiegoś właśnie załamania, tu nie było na przykład, że nie wiedział, co zrobić, na drugi dzień dopiero ją gdzieś schował tam za zasłonką. Bo czasem tak jest, jeżeli ktoś faktycznie ma jakiś taki epizod, gdzie traci kompozycję, Kompletnie nad sobą panowanie. No, tak jak się faktycznie ocknie, to to nie jest o kurczę, mam ciało, to muszę coś z tym zrobić, tylko to jest szok, to jest niedowierzanie, co, co tu się zadziało. Zaczyna z wspomnienia, a tu tak jakby tego nie było, więc to trochę przeczy jedno drugiemu, mi się wydaje. Oczywiście, no, nie wiem, nie byłam tam, z nim też nie miałam okazji jakiegoś diagnozy przeprowadzać wielce, ale tak te dwie rzeczy są trochę sprzeczne ze, ze sobą. To brzmi jak, jak zupełnie inny przestępca niż taki właśnie, który po prostu stracił nad sobą panowanie. Także to mi się te dwie rzeczy. Czy mocno gryzą. Ja myślę, że z perspektywy czasu faktycznie on mógł może żałować, może ocenił to też, może pracuje z jakimś psychologiem, że sobie to jakoś ułożył, czy psychiatrą nawet, gdzie ułożył sobie to jakoś w głowie, może, może troszeczkę wrócił na takie normalne tory myślenia, a nie takie bardzo instynktowne i samozachowawcze. I może faktycznie z perspektywy czasu ocenia, że, że no popełnił najgorszy czyn, bo myślę, że każda zbrodnia przeciwko dzieciom, a już tak okrutna, no to są największe, największe zło, jakie można popełnić. I, i tu absolutnie nie mam do tego jakiegoś takiego łagodnego podejścia. Ja to mogę zrozumieć, ja to mogę sobie jakoś wytłumaczyć intelektualnie, natomiast jako człowiek, jako osoba, ja tego kompletnie nie potrafię sobie wyobrazić, bo to jest ktoś, kto jest na zupełnie innym poziomie myślenia i czucia niż ja. Ale no może tu tak to wszystko trochę zaszło, że faktycznie może tak było, że, że czuł się nikim i w końcu chciał się poczuć trochę kimś, mieć kontrolę, zdobyć nad kimś władzę, a no po prostu Kasia była łatwym celem, tak? No jak to często jest w przypadku dzieci i kobiet, że są po prostu łatwymi celami. To nawet Ciężko jest skomentować. To po prostu bardzo krótkie życie Kasi, bo zaledwie 9 lat to jaki spotkał ją koniec, to przez co przeszli rodzice fakt, że Krzysztof znał Kasię, być może nawet znał ją od dziecka, od małego, od niemowlaka, to. to no nie mieści się kompletnie w głowie, ale jest to znak, że być może fiko, gdzieś tam wyobraźni w głowie no może coś tam było jakieś niepokojące nie wiem czy można to nazwać zaburzeniem, ale coś, coś musiało być w nim i w końcu czara goryczy się przelała i to pękło i stało się najgorsze co mogło się stać. To tyle w dzisiejszym odcinku Zbrodni przy kawie. Odcinek ciężki, tak jak Poprzedni był ciężki, tak ten też. Być może kolejny będzie nieco lżejszy. Zobaczymy, dokąd nas zabierze Ola. Zobaczymy, co, jak to się dalej potoczy. Póki co dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.